Dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam Was na Vlogmas, dzień 17. I aby nie przedłużać, przechodzimy do kalendarza ze słodyczami i zobaczymy, czy będzie. No oczywiście. Teraz już jestem przekonana, że obrazki, które widnieją na kalendarzu, zwiastują, co będzie w środku. Troszkę takie przewidywalne. I 17 z kalendarza SPA cały czas coś tam wystaje i kusi. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest... Mam, że u mnie mgliście dzisiaj. Mamy 6 chyba 15. Ale mgliście i teraz tak. No to chyba już jestem przekonana, że to jest ten produkt. A bo on tak, to jest tutaj. Widzieliście? Tu była taka dziurka i on był na żyłkę. Żeby to gdzieś dalej nie poszło. Taka sobie... A, tu jest jeszcze klej. Taka sobie kosmetyczka. O! Szału nie ma, ale może być. 17 z Technika. Zobaczymy, co przyniesie. A, to takie większe. Jest. Jak zwykle ciężko jest to otworzyć. Oj, ten kalendarz naprawdę poturbowany. Porozdzierany. Ale to nic, damy jakoś radę. Damy radę i co tutaj mamy? Nie wiem, słuchajcie, czy to jest jakiś rozświetlacz, czy co, ale chyba tak. Highlighter. Jeżeli się nie mylę, to tak. Ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. O, ja na tych, to się wiecie, tak średnio znam. 17 od mojego dziecka. Dziś na szybko, bo powiem Wam, że późno wstałam i nie wiem, czy zdążę zjeść śniadanie przed wyjściem. Tarum, tarum, tarum. O, właśnie. Właśnie ziaja maseczka nawilżająca z glinką zieloną. Cera sucha, normalna. Uwielbiam. Właśnie muszę się obkupić w te maseczki, ponieważ już mam braki. Także super, przyda się naprawdę. Mam wszystkie w płachcie maseczki, a nie mam takich, wiecie, glinkowych. A te to najlepiej, bo jak się je nałoży, to można cokolwiek robić. Także oceńcie sami dzisiejsze okienka. To wykorzystam na 100%. To tradycyjnie do śniadaniówki. Też wykorzystam, wiecie, do czegoś tam w torebce. Tego już nie, więc prawdopodobnie gdzieś pójdzie na jakieś rozdanie. Pogoda w Toruniu, mgliście. O godzinie 8 rano. Vlogmas, dzień 18. Zaczynamy tradycyjnie od słodyczy. I mamy Kinder Bueno w ciemnej czekoladzie. A jeszcze nie tak dawno, chyba jak wczoraj, albo przedwczoraj, mówiłam, że te obrazeczki zwiastują, co mamy w środku. Widocznie pomyliłam się. 18 mamy tutaj. Dosyć taka sporawa. Już naprawdę ciężko jest czasami otworzyć te okienka. Mam jakąś tubkę. Coś już Wam mówię, co to jest. Jest to odżywka do włosów. Odżywka do włosów. Muszę jej swoją drogą pazury pomalować, bo... Znaczy zmazać w sumie, bo teraz jak będzie się robiło jedzenie, to wiecie. Wszystko będzie wszędzie. Mam tutaj mój poszarpany kalendarz i 18 jest... Z Technika. Tutaj zobaczymy.
Mamy jakiś błyszczyk. Mamy tutaj błyszczyk, słuchajcie. Nie ma żadnego numeru. Różowiutki. Różowiutki i jeszcze został kalendarz od mojego dziecka. 18 mamy tutaj. 18 jest tutaj. I zobaczymy, co też się pod tym numerem kryje. Tadam, tadam, tadam. Wafelki. Wyłam się. Z tym to poczekamy na późniejsze dni, bo teraz trzeba troszeczkę przystopować za kilka dni święta, żeby człowiek mógł, chociaż wiecie, tymi słodkościami ze stołu się uraczyć. Ale uważam, że ten produkt ok. To wiadomo, śniadaniówka, odżywka do włosów. Pewnie nieprędko ją przetestuję, ponieważ jestem teraz na etapie testowania tego gliskura. No i tutaj być może sprawdzimy kolorek. Tymczasem. Jakby ktoś nie dowierzał, dzisiaj mamy 18 grudnia. I mamy wiosnę. I tak, moi drodzy, zlecą 2 dni. Wczoraj nie było vlogmasa. Tak jakoś późno, późny powrót do domu, do tego gościa. I szczerze powiedziawszy, później jeszcze pewne rzeczy do załatwienia były. I było to troszeczkę ważniejsze, aniżeli internety wszelkiego rodzaju. Także dzisiaj będą takie z 2 dni. Jak mieliście okazję zobaczyć, pogoda piękna, wiosenna, nawet nie widać, żeby to miało być Boże Narodzenie, żeby to miała być Wigilia. Dzisiaj pogoda tak piękna, jakby zbliżała się po prostu Wielkanoc. Ja dzisiaj bez zakupów, totalnie tylko pieczywo. Za to dzisiaj jak przyjadę, liczę, że przyjadę o ludzkiej godzinie. Dzisiaj mamy środę, tak? To przyjadę o ludzkiej godzinie. Szybki obiad, wstawię Wam też zdjęcie, jeżeli nie zapomnę, zdjęcie tego, co było wczoraj na obiad, a mianowicie był to kurczak ze szpinakiem, pomidorami, serem fetą i pieczarkami, i to było wszystko z makaronem, a dzisiaj postanowiłam, i to było wszystko tak, wiecie, na patelni, dorzucone do tego później był, znaczy najpierw był makaron, a później wrzucałam cały ten farsz, a teraz sobie tak wymyśliłam, że dzisiaj, żeby nie było, wiecie, to samo, no bo może się znudzić 2 dni z rzędu to samo, to może zapiekę sobie w piekarniku. Zrobię taką ala zapiekankę z tego. Zobaczymy też, jak to wyjdzie, bo no tak jak mówię, niby godzina, wiecie, 16 powrót do domu, więc zanim to też się zrobi, to tak czasami troszeczkę długo to trwa, ale zobaczę, co tam młodzież moja na to. I tak zlecą mi kolejne 2 dni. Jutro czwartek, jutro w planach z samego rana zniesienie paczek do szkoły. Paczek do szkoły, później szybkie zakupy. To dzisiaj muszę już koniecznie zrobić sobie listę. Jutro jest czwartek. W czwartek i piątek muszę wszystko sobie poogarniać, żeby już mieć na weekend wolne. Planuję piątek, sobotę zrobić pierniki, ale to też zobaczymy, jak to przyjdzie. Wszystko wyjdzie w czasie. Kilka potraw, między innymi zrazy, schab, chcę sobie upiec, pierogów może jednak nie będę robiła, ale planuję za to paszteciki z kapustą i grzybami. Wiadomo, musi być bigos, te moje śledzie z sosem tatarskim, które Wam pokazywałam, chyba ryba po grecku, i to będzie tyle, jeżeli chodzi o takie, wiecie, produkty. No i sernik na zimno, jeżeli chodzi o coś słodkiego. To tak na chwilę obecną z tego, co tak rzeczywiście mam w planach i chciałabym to zrobić. A jak wyjdzie, oczywiście okaże się w praniu. Wczoraj kupiliśmy choinkę, ale chyba będę musiała jednak dokupić bombki, bo się okazuje, że trochę ich tam mało jest. W tym roku trochę mniejsza choinka, ale fajnie by było zmienić troszeczkę wystrój. Także 2-3 ostatnie dni to będą takie naprawdę hardkorem, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju rzeczy. Nie wiem, też tak macie? Ja niby sobie planowałam, ale powiem Wam, że dużo rzeczy niestety to, co zaplanowałam, po prostu gdzieś tam poszło i te plany zostały
jak gdyby zmiecione pod dywan, no bo były inne ważniejsze rzeczy, także no. Dobrze, moi drodzy, to zakończymy tego dwudniowego vlogmasa, tylko chciałam się odezwać, wyjaśnić co i dlaczego nie było wczoraj, a my widzimy się już jutro, czyli w czwartek. A, jeszcze póki pamiętam, nie mam mnie jeszcze w domku, ale póki pamiętam, to dziękuję bardzo Agnieszce za kartkę, Agnieszce z kanału AKM, AKM, żebym nie pomyliła. Także buziaki kochana dla Ciebie, Wam dziękuję, że jesteście, za Wasze komentarze, łapki w górę i oczywiście, moi drodzy, gorący apel jeszcze, jeżeli chodzi o oliwkę, jeżeli możecie, proście o udostępnianie postu, który, czy linku, który mieliście. Ja postaram się pod tym dzisiejszym również wstawić. A jeżeli bym zapomniała, to odeślę Was po prostu do filmiku, który był o pomoc dla oliwki. Każde udostępnienie to są kolejne pieniążki, jeżeli chodzi o wypłatę z fundacji, także naprawdę, moi drodzy, trzymamy kciuki i dziękuję naprawdę tym, którzy dokonali wpłat, którzy udostępnili, którzy zainteresowali się tym. Naprawdę, kochani, jesteście wielcy. Buziaki dla Was i widzimy się jutro.